A zapytam troszkę z innej tematyki. Włodzisław był miastem, no osadą, bo tu tak, tak. Miejskie to straci po powstaniu styczniowym. Ale był takim ośrodkiem, gdzie dużą część ludności stanowili Żydzi, nawet większość. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o te mniejsze miejscowości? Czy tam też, wiem, że w Nawarzycach chyba Żydzi mieszkali, czy w Piotrkowicach, czy w innych, mieszkali po wsiach, czy też nie było tak? W Nawarzycach mieszkał Żyd. Jak się nazywali, cholera. Czy na warstwie się nazywali? A w Piotrkowicach nie było Żyda. Nie było. Nie. Ani w Niegłysławicach nie pamiętam. Ale tylko w Nawarzycach. I ich później wyprowadzono gdzie? Do Sędziszowa czy do Jędrzejowa? Pamięta pan te rzeczy w 1942 roku? Wszystkich Żydów to najpierw to gromadzili w Włodzisławiu. A czy jacyś w okolicy tam Włodzisławia Polacy przetrzymali po prostu Żydów? Byli tacy. I udało się, tak? A raczej nie. Ale się nie udało, bo trudno mi tutaj powiedzieć, czy ktoś zdał, czy jak, powiedzmy. Wszyscy się bali? Na pewno, że się bali. Proszę pana, trudno tutaj. Słyszało się różne rzeczy, panie. Że wypędzili panie Żydów, panie stąd. A to wiadomo, jak wypędzili, że zostaną zlikwidowani. A w Włodzisławiu, tam gdzie teraz jest ten, ta benzynę sprzedają. Niemiec. Pol. Na gospodarstwo. Przed wojną tam mieszkał. Od ilu lat to nie wiem. Jak Niemcy wchodzili, to nawet pocisk. No, trafił pocisk. Spadli tym butem gospodarstwo. No, ale my odbudowali. I on ponoć że tam kilku Żydów przetrzymał. Ja świadkiem tego nie byłem.